to piękny dzień. I to właśnie w niedzielę. Żebyśmy mogli w niedzielę pojechać na spacer, oni muszą być na stanowisku. Pozwalam sobie zwrócić uwagę, że ta pani nie odpowiedziała uśmiechem na uśmiech. Marzenie wszystkich warszawiaków. Mieć taki własny autobus, co? Deszcz. Nie. Po prostu mokra robota. To jest właściwie kąpiel poranna. W jakim stanie autobusy wyjeżdżają na miasto? A w jakim wracają? No, tego chyba nie potrzebuję mówić, to wiemy wszyscy. To przecież jest nasza specjalność, po prostu kwestia podziału pracy. Dokąd jedzie autobus numer 133? Chwileczkę cierpliwości. Zaraz zobaczymy. To jest ten młody kierowca, którego już widzieliśmy. A to jest ta młoda osoba, którą także przelotnie już poznaliśmy. Z tej ożywionej rozmowy wynika, zdaje się, że ona nie jest uszczęśliwiona, że w tym samym autobusie on, ona i że właśnie razem. Można pospać sobie dłużej i można zaprojektować pójście do kawiarni, gdzie zwłaszcza o tej porze znajdzie się i miejsce, i przemiłą atmosferę. Nie mówiłem? Rower jest bardzo wygodnym środkiem komunikacji. Przede wszystkim zawsze ma się miejsce siedzące zapewnione, tak zresztą jak i w autobusie. No, drobnostka, trzeba tylko wsiąść na końcowym przystanku rano i w niedzielę. Młody człowiek, jak widzimy, nie może znieść, żeby kobieta w jego towarzystwie nudziła się. Inny młody człowiek nie może znieść, żeby kobieta nie w jego towarzystwie bawiła się. Czyli ich dwóch, ona jedna i autobus też jeden. No i właśnie przez te uśmiechy kierowca robi wszystko, ażeby w trosce o zwiększenie przelotowości trasy skrócić temu pasażerowi czas jazdy. Panie szanowny, wolnego przecież przejściu nie wolno stać. Nie ma się o co obrażać. Że przez dłuższą chwilę ja nic, milczałem i to nawet długo milczałem, ale teraz nie mogę milczeć. Muszę podkreślić, o proszę, piękną postawę kierowcy wobec pewnej pani w pewnym wieku. Tak, czego się nie robi dla takiego uśmiechu. Sytuacja na odcinku uśmiechu wyrównała się i stan jest 1-1.
jakie jest prawo autobusu. Kobiety wysiadają, a kierowcy zostają. Kierowcy i starsi panowie oczywiście. Mamy zaszczyt przedstawić tak zwaną kobietę roztargnioną. Znamy wszyscy taką sytuację, kiedy czyta się gazetę, a ktoś z boczku zagląda. Stary kawał, powiecie? Oczywiście, że stary. I to nawet z brodą. Do tradycji warszawiaków należy codzienne sprawdzanie stanu budowy Pałacu Kultury. Ale wysoki, co? Kontroler? Tak, kontroler, no to co? Mała narada robocza i młode kadry nie wytrzymują nerwowo. Rozdział specjalny zatytułowany Kobieta w okularach w poszukiwaniu biletu. Ale przecież miała bilet. Panie kontrolerze, no widzieliśmy wszyscy. Jabłko jest, nici są, Teatr Wielki też jest. Jest bilecik, jest. Okazuje się, że kobieta jest bezradna, jeżeli nie ma przy sobie kontrolera. Nie ma jej. Nie, to nie ona. To też nie ona. Nie ma jej. Kierowca odkrywa przed nami tajniki swego serca. Tak więc o to chodziło. On po prostu nie lubi, kiedy ona chce się podobać pasażerom. Po co w ogóle tak mocno malować sobie usta i nos? O właśnie, i nos. I znowu jeden, jeden. A ten znów jest. Nie ma jej. Nie ma jej. Jeden mężczyzna od dawna unieruchomiony na górze, drugi unieruchomiony na dole od niedawna, ale ten przez kobietę. Jest. Jest. Nie, nie, to nie ona. Spóźniła się tylko o 37 minut. Przecież powinien czekać. Nie ma go. Jest o czym mówić. Pół godzinki. Dla psa taka kolumna to wyjątkowo atrakcyjna rzecz. A jednak i pies może odegrać poważną rolę w życiu kobiety.
daje zrozumieć, bardzo dawno nie widziały się, od wczoraj wieczorem. Chwileczkę, chwileczkę, to są naprawdę niezwykle ważne sprawy. Później, nie teraz, teraz niech wsiada, no oczywiście. Nareszcie znalazły idealne miejsce do rozmowy. Zagadnienie dużej wagi. Tajemnicza ręka? Nie, to nasze panie prowadzą dalej ożywioną rozmówkę. Tak, tak, jak się chce jechać, to trzeba biegać. Całuję twoją dłoń, madam? Nie, 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 nie. To autobus ma za duże powodzenie. No i jak się dostaniemy, proszę pana? Można i tak, to znaczy nie można tak. Ale tym razem numer przeszedł. Przecież to jest ojciec z dzieckiem na ręku, a tutaj wyraźnie napisane miejsce dla matek z dziećmi na ręku. Formalistka, co to ją obchodzi? Domyśleć. A te jeszcze nie skończyły, ale mają gadane, co? Mają zdrówko. Pewnie jej mówi, że ciuchy mają zlikwidować. Czekaj, ale babki. Pa, pa, pa. Tę wymianę uśmiechów. Niestety, dzieli ich szyba i różnica szybkości. To autobus jedzie za szybko. Uważaj! A teraz tramwaj jedzie za szybko. Niełatwa droga, tak zresztą jak i wszystkie drogi w Warszawie. No i wszystko w porządku. I po co się było tak denerwować?
Proszę pana, pan zwolni na rogu, dobrze? Ja mam bardzo ważną sprawę. On ma naprawdę bardzo ważną sprawę. Musi obejrzeć z bliska pewną młodą osobę. Miła, uprzejma i dobra jest nasza konduktorka, prawda? No a teraz już wszystko w porządku? Tu koniec trasy, koniec nieporozumień i koniec naszej krótkiej opowieści. O czym? Właściwie o niczym. O niczym, czego byście nie znali i nie widywali, nie tylko w niedzielę, ale i każdego dnia. A zresztą spójrzcie na tych młodych ludzi. Przyjemnie wam było razem z nimi? No, myślę, że tak. Ale oni są naprawdę młodzi i wydaje mi się, że teraz mają nas już trochę dosyć. Zresztą spotkamy ich jeszcze na pewno.